cześć, to ja. Niesforny Mikołajek, wierzcie mi, nie będzie nudno wcale, bo z paczką mą znów zbroimy coś każdego dnia, coś innego. A planów 100 mam już w głowie. O jednym z nich wam opowiem. Mikołajek, łobuziak ze mnie jest każdy z was. Polubi szybko mnie, bo Mikołajek najlepszym kumplem jest. Kłopotliwy prezent. No co, na pewno nie chcesz grać? Nie, jest długa przerwa, a na długiej przerwie zawsze jem swoją kanapkę. Coś ty, bez ciebie nie ma żadnego grania. W takim razie gramy w dwa ognie. A jak się w to gra? To jest tak, że ten, kto ma piłkę, musi trafić w kolegę. I jakby przypadkiem właśnie Ananiasz oberwie w okulary. Zgadza się, już wiem, o co chodzi. W porządku, ale ja zaczynam. A dlaczego ty? To niesprawiedliwe, ty zawsze zaczynasz. A jak ci dam fangę w nos, to będzie sprawiedliwie? Kujonie, właśnie zostałeś trafiony! Powiem wszystko naszej pani! Zabierz mu okulary! Będziesz lepiej celował! Licha, co tu się dzieje? Nic, proszę pana, nasza pani na lekcji opowiadała o Juliuszu Cezarze i gladiatorach, więc robimy rekonstrukcję wydarzeń. Za kogo ty mnie masz? Za skończonego idiotę? Spójrzcie mi w oczy, wszyscy. Póki żyję, nie będzie tu żadnych piłek w czasie przerw. Zrozumiano? Zrobimy. Przecież nie możemy życzyć Rosłowi śmierci. Ale też, jak tu żyć bez piłki? To najlepszy przyjaciel dziecka. Kleofas? Tak, proszę pani. Co ja powiedziałam? Co ja powiedziałam? Jedynka. Już miałeś 12. Ile teraz będzie? Myślę, że za dużo. 13. Bardzo dobrze, Ananiaszu. Dokładnie 13. Czy ktoś może odpowiedzieć za niego? Co ja mówiłam? Uprzedzam was, jeśli za każdym razem będziecie wracali tak rozkojarzeni z przerwy, więcej ich nie będzie. Nie możemy tak stać z założonymi rękami. Dzisiaj piłka, a później przerwy. Jest coraz gorzej. Nie oddam mojej piłki w ręce wroga. A gdybyśmy poprosili, może Rosu oddałby nam piłkę? Spróbuj wykombinować coś mądrzejszego, co? Jedno jest pewne, on nie ustąpi. Trzeba wymyślić coś innego. He, spójrzcie na Rosoła. Gruchają sobie z naszą panią. A gdyby tak nasza pani poprosiła Rosoła o piłkę, pewnie jej by nie odmówił. Tak, musimy ją o to poprosić. Miła jest ta nasza pani. A niby dlaczego miałaby nam pomóc? Dlatego, że dam jej prezent, a? Tak właśnie robi mój tata. Zawsze, kiedy chce poprosić o coś mamę, najpierw daje jej prezent. Tak, mój tak samo. I mój też. Mama chciała dziecko, ale tata nie chciał i kupił jej telewizor. Nasza pani powiedziała, że telewizja ogłupia, ale z tym prezentem to niezła myśl. Zgoda. Jutro wszyscy przynoszą kieszonkowe i jakiś pomysł na prezent. Teraz musimy wymyślić kryptonim, to chyba jasne. Bez kryptonimu nie ma tajnej operacji. Ma rację. A gdyby ją tak nazwać operacją... Krąg wolności. Dlaczego krąg? Bo krąg przypomina piłkę, choć niedosłownie. Gdybyśmy powiedzieli piłka wolności, to nie byłoby żadnej tajemnicy. Świetny pomysł. Za krąg wolności! Ale tak naprawdę to nie wiemy, co chciałaby dostać nasza pani. Ja się w ogóle nie znam na dziewczynach. Muszę być sprytny.
Cześć, Mikołaj, jak się masz? Cześć, Jadwiniu. Powiedz mi, gdyby kiedykolwiek twoja mama chciała tak przypadkiem sprawić ci niespodziankę, to znaczy prezent, to co byś chciała dostać? Co by ci sprawiło przyjemność? Mam powiedzieć, co bym chciała? Tak. Chciałabym... to był... konika pony. Dzięki. Jeśli przyprowadzimy konika pony do szkoły, nie szybko zobaczymy naszą piłkę. Dobry wieczór, kochanie. Dobry wieczór, mamusiu. Powiedz mi, gdyby tata musiał ci zrobić niespodziankę... Tata ma mi zrobić niespodziankę? Nie! Tak myślałam. Mówię, jeśli tata dałby ci prezent, to co by ci sprawiło przyjemność? Z wyjątkiem konika pony oczywiście. Podróż do Wenecji. Co? Dzięki, mamusiu. Czuję, że muszę się na chwilę położyć. Pokaż, ile przyniosłeś? 12 złotych. Ja 8. A ja 10. Ja też. To razem jest 40. Dobra. Razem ze mną mamy 90 złotych. Zapewniam koledzy, że to jest kieszonkowe z 2 tygodni. Ej, co tu robi ten kujon? Uprzedzam was. Jeżeli mnie wykluczycie, powiem wszystko Rosołowi o waszym kręgu wolności. W porządku, możesz zostać. A więc jakie macie pomysły na prezent? Pudełko cukierków albo wielka torba bułeczek. Mój tata dał mamie futro i ona była zadowolona. Dobra myśl, ale będzie kłopot z tym, żeby Rosoł niczego nie zauważył. Masz rację. A gdyby tak kupić jej książkę? No co ty, książkę? Ale nie wypał. A może pióro? No nie. I tym piórem, które jej kupię, będzie mi wpisywała następne jedynki. To już wolę te bułki. W takim razie idziemy do sklepu z upominkami. Mają tam okropne rzeczy. Na pewno znajdziemy coś fajnego. A wpadniemy najpierw do piekarni? Zgoda. Czekam na was po lekcjach. Za krąg wolności! Proszę o ciszę. To znakomite! Patrzcie, wazonik, z którym w domu nie wiadomo co zrobić. Zobaczcie tego lalusia, który próbuje zatrzymać konie. O, tam facetka strzela z łuku i nie ma biustonosza. Ależ to Artemida, grecka bogini łowów. Tak, bardzo milutka, nie ma co. A co to znaczy? Co wy tu robicie? To nie jest miejsce na zabawy. Nie przyszliśmy się bawić, przyszliśmy po prezent. Dla naszej pani. I mamy 90 złotych. To co innego. Niczego nie dotykajcie, pójdę zobaczyć, czy mam coś dla was. Mnie się te konie bardzo podobają. O, są całkiem prawdziwe. Nigdy nie widziałem nic piękniejszego, nawet na jarmarku. 2 kosztują dokładnie 90. To mniej niż myśleliśmy. Ja chcę konie. Przepraszam pana, ta całkiem naga kobieta z łukiem na wystawie? Dosyć tego. Kupujecie coś, tak czy nie? Dałbyś potrzymać przez chwilę. Nie, zostaw, to delikatne. A ty niby dlaczego możesz trzymać? Bo ja dałem najwięcej pieniędzy. To ja jestem najlepszy w klasie i to ja dam pani ten prezent. Ty to jesteś kujon, zabierz łapy. Zostaw to, ty łobuzie. Nie! Zobacz, co narobiłeś. Przestańcie natychmiast. Nie! Co on wyprawia? Zaraz musimy wracać do szkoły. Kleofas to król pechowców. Po co mu daliście te figurki? Oto i on. Oj, idę już 2 godziny. Nawet nie zdążyłem zjeść śniadania. Biedny Kleofas. Do tego nie zmrużyłem oka. Bałem się, że spadnie z nocnego stolika. Dobra robota. Poradziłeś sobie. O, chłopaki, jest jeden mały problem. O kurcze. Hmm?
trzeba zrobić dywersję. Zrobić co? Żebyś mógł się przemknąć. Zgoda! Ananiasz i ja wystawimy się na cios. Poświęcimy się, żebyś mógł przejść. Ale ja odmawiam. Dzięki! Ratunku! Ratunku! Na pomoc! Dosyć tego! Krąg wolności jest bezpieczny. Jestem bardzo dumny z Kleofasa, ale też jestem okropnie zazdrosny, ponieważ kiedy Kleofas wręczy pani figurkę, ona na pewno go pocałuje, a ona jest taka okropnie ładna, ta nasza pani. Tak naprawdę ładna, szczególnie kiedy się złości. Kleofas, obudź się. No nie, to niemożliwe. Co ty robisz w nocy, że jesteś taki zmęczony? To tylko dlatego, że on... Co ty tam chowasz pod ławką? Co? To jest figurka. Figurka harcerza, daj żeby... Ją. Już wam kiedyś zabroniłam przynosić te okropieństwa do szkoły. Konfiskuję to szkaractwo do końca lekcji. Masz kolejną jedynkę. To już jest 14. No co? To niesprawiedliwe. Dajmy Kleofasowi na osłodę po tej jedynce. Jak chcesz. Odechciało mi się żyć. Mam was! Myślicie, że nie wiem, że coś kombinujecie? Co ty tam chowasz? Oj, proszę pana, panie Rosal... panie Dibon... Daj mi to natychmiast! To miała być niespodzianka! Dla pana! Wszyscy oszczędzaliśmy. Na dzień ojca! Bo pan jest trochę dla nas jak drugi tata... Albo jak drużynowy. To naprawdę ładne. Z pewnością najładniejszy prezent, jaki dostałem w całym życiu, dzieciaki. Bardzo dziękuję. Czy teraz zwróci nam pan piłkę? Bardzo bym chciał, chłopcy. Ale dałem ją waszej pani. Ona chciała ją wam oddać, ale powiedziała mi, że dzisiaj w szkole przekroczyliście wszelkie granice. Nic nie poradzę. Realizacja Studio Nagrań Dora na zlecenie Bestfilm. Reżyseria i kierownik produkcji Dorota Biel. W polskiej wersji udział wzięli Joanna Domańska, Bożena Furczyk, Hanna Kinderkis, Ewa Serwa, Brigita Turowska-Szymczak, Aleksander Gawek, Mikołaj Klimek, Paweł Kołodziejski, Ireneusz Machnicki, Wojciech Machnicki, Jacek Wolszczak, Marcin Fortman. Tłumaczenie Ewa Karsan.